Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowujemy się do wyjazdu. Za chwilę idziemy z Mikołajem do fryzjera. Jutro pakowanie, a w poniedziałek wyjazd. Mikołaj już też czeka na wyjazd do fryzjera. Jeszcze rano się uszkodził na główce. Pokaż, Mikuś. Zrobił sobie dziurę w głowie. Uderzył się o zmywarkę. Lecimy do fryzjera, a raczej do barbera. Mikołaj się musi trochę ogarnąć. Musimy chwilkę poczekać. O, proszę, już Mikołaja kolej. To jest pierwszy raz u barbera. Zawsze chodził do fryzjeru. Oczywiście zażyczył sobie miejsce przy lustrze. Przygotowania. Pelerynka z dalmatyńczykami. Słodka. Mikołaj uwielbia strzyżenie, ale zawsze wszystko go łaskocze. I wtedy strasznie się wierci na fotelu. Na szczęście na ratunek przyszedł psi patrol. Ostatnie szlify nowej fryzurki. I Mikołaj pięknie ostrzyżony, ale przystojniak. Dzisiaj mamy kolejny dzień przygotowań do naszego wyjazdu. Wyjeżdżamy jutro rano, bardzo wcześnie. Muszę dzisiaj wszystko popakować, mam tego bardzo dużo. Hej, mama, to wszystko muszę spakować w te dwie walizeczki. Nie wiem, jak mi się to zmieści, spróbuję. Jedziemy na tygodniowy urlop nad morze. Byliśmy w podobnym miejscu w tamtym roku w Karpaczu. Tym razem jedziemy do Pogorzelicy. A teraz czas pakowania. A później to wszystko rozpakowywać. Pakujemy się. Mam nadzieję, że się zmieszczę. Tą torbę spakuję w Mikołaja. Ja to zrobię. No i zaczynamy pakowanie. To nie będzie łatwa sprawa. Jedziemy na 7 dni, a ja chyba spakowałam całą moją szafę. I Mikołaja. Jakoś się udało spakować pierwszą torbę. A Jezu Pana po brzegi. Jeszcze teraz zostały moje. To musi wejść tu. Nie ma opcji. Dla chcącego nic trudnego. Muszę się spakować tą torbę. A tak właśnie wygląda pakowanie z dzieckiem. Dodatkowy trening przed urlopem. I masaże. Torba numer 2 spakowana sposobem. Najważniejsze, że spakowane. Jutro pobudka o 6, wyjazd o 7, przed nami 6,5 godziny w trasie. My już na nogach, myślałam, że Mikołaja będę musiała budzić, a on sam się obudził przed 7. Część bagaży zaniesiona, jeszcze druga część. I będziemy ruszać. Na miejscu będziemy o 15, 16, a pogoda trochę taka średnia. Mam nadzieję, że się trochę rozpogodzi. A Mikołaj od rana już bawi się ciastoliną. Wow! Ale różowa pasuje jej do kapelusza. Pakujemy resztę bagażnika. Połowa zajęta. Wakacyjny chłopak wybiera się na wakacje. Chodź mi daj. Torby. My już zapakowani, w trasie jedziemy. 6 godzin 19 minut jazdy. Plus jakieś postoje, plus jeszcze korki. To będzie 7-8. Jesteś na to gotowy? Nie, spokojnie. Męczymy się. Nie będzie tak źle. Chyba. Musiałam Mikołajowi zabrać pełen zestaw zabawek w trasę, żeby się nie nudził. I teraz ma kolorowankę Lego i naklejki. Jedziemy godzinkę. 100 km przejechaliśmy może? 87. I nawet słonko wyjrzało. I koniecznie nakleja naklejkę w głowę. Robi depilację włosów. Mikołaj, artysta, malarz. Picasso będzie teraz sobie malował, dopóki nie zamaluje całej książeczki. Lecimy teraz na bramki. Mamy automatyczne pobieranie pieniążków z telefonu. Hop, hop, no i już. Ahoj, przygoda! Tu? Dobrze pojechałeś? To tak mi pokazało. Abyśmy pojechali prosto na Łódź Poznań, a musimy na Gdańsk. No to by było ahoj, przygoda, 50 km do zakrętu. Jest gitar. A teraz trafiliśmy na trasę, gdzie co chwilę mamy czerwone światełko i nikt nie jeździ. I tak stoimy. Teraz robimy chwilkę postoju. Zostało nam jeszcze 3,5 godziny trasy. Musimy rozprostować nogi. Męczy mnie ta droga. Dziury wszędzie, roboty wszędzie, autostrada by się przydała. Przerwa na mojego hot doga, czekoladkę, a Mikołaj też szamie hot doga. Kolejna zabawka Mikołaja, ale ona nie jest do jedzenia. Zrób pik pik. Jedziemy już 4 godziny, a przed nami jeszcze 3 godziny 13 minut. I mamy ciężarówkę na ogonie, czarną, dojrzane. Mariusz, uciekaj. No, jakie bajery, 21 wiek normalnie. Tu masz, tu masz, tu masz. Chyba odwrotnie, wiesz? O, proszę! Do Moczala mamy dość blisko. Odjechaliśmy daleko, uciekliśmy tej ciężarówce, ona dalej za nami jedzie. Mówiłam, że to jest podejrzane. Trzeba sobie jakoś radzić w trasie. Jaki już jesteś, Mikołaj, dorosły. I teraz koreczki. Już jedziemy wzdłuż morza. Teraz skręcamy w stronę koło brzegu. A pod powerbankiem ładują się dwa telefony. Jeden na nawigacji, drugi na nagrywaniu. A kosztował 100 zł tylko. A jak ratuje nasze telefony. Ale się rozpadało. Idzie kominiarz po drabinie, fiku, miku. Już kominie! Prr, tata! No tutaj to jest dopiero ciasno.
Je śle pośród drzew. Jedziemy do Gryffindoru. Jesteśmy teraz w Trzewiatowie. Mamy 20 minut do celu i Mikołaj właśnie zastał. I dlaczego ktoś nazwał tą nawigację Janosiem? No bo kradnie innym nawigacją i pieniędzy. No tak. Ale fajne domeczki. Takie. Jak w Lego. Raz, dwa, trzy, cztery. O, a tutaj jaki fajny mural. Jaki fajny kościółek. Tędy? Serio? Naprawdę tędy będziemy jechać? 4 kilometry? Nawigacja wyprowadziła nas w pole. Chciała, żebyśmy jechali 4 km drogą wyłożoną jakimiś starymi kamieniami. Nikt tam nie jechał. Tam w ogóle nie było żadnego samochodu. Zobaczcie, jaki słoń z trawy zrobiony. Nie, to trawnik? Chyba trawnik porośnięty, nie? Nie wiem, co to jest. Kokorzelica. Widać ludziów. To nie będzie źle. Tu mam wjechać? Bo to są apartamenty i jest Sandra Spa. To nie tutaj przyjechaliśmy, gdzie trzeba. Dobra, no już się zbliżamy do celu. Sandra. Widzisz, tutaj jest wjazd, za szybko. Wpuścili nas, tak, tutaj jest ten. Ja mam nadzieję, że my nie dostaniemy tutaj jakiś pokoi. To tak jak tam, w Karpaczu, czyli trzeba teraz wejść se znajdź. Mikołajek się właśnie obudził i się cieszy, że już dojechaliśmy. Dojechaliśmy już, powiedz. Dojechaliśmy na miejsce, cała zeszczywniałam. W tamtym roku postanowiliśmy, że musimy tu przyjechać. Tak więc jesteśmy. Sandra Spa, Pogorzelica. Wchodzimy teraz na recepcję. Musimy się zameldować. Mam nadzieję tylko, że nie ma dużych kolejek. Chwila prawdy i... Nie, nie jest tak źle. Mikołaj bardzo grzecznie czeka. Może to potrwać dłuższą chwilę. 226. Po godzinie czasu czekania w recepcji kierujemy się do naszego pokoju. Tych pokoi jest koło 1000, więc niełatwo było trafić. Karta i chwila prawdy. Wchodzimy do pokoju. Całkiem ładny, chociaż myśleliśmy, że będzie dużo większy. No, zobaczmy, gdzie mamy pokoik, na co? No, na inne. Balkon mamy na inne pokoje. Dojechaliśmy już na miejsce, jesteśmy w pokoju po wielkich perturbacjach. Prawie godzina spędzona na recepcji w oczekiwaniu na kluczyk. To Miki, zmęczeni po 8-godzinnej trasie. Bierzemy bagaże i lecimy do pokoju. Mikołaj mi pomaga. Udało się przynieść wszystko do pokoju. Teraz za chwilę idziemy na plażę zobaczyć morze. Mikołaj nie widział 2 lata morza, pewnie nic z tego nie pamięta. Ej! Tutaj od Sandry jest 400 metrów do plaży. Pierwszy przystanek, plaża. Jak idzie niepewnie. Jak byłeś, Mikołaj, nad morzem, to jeszcze nie chodziłeś. Ale dzisiaj fale, ojej! Machajcie. Co to jest? Morze? Dawno nas tutaj nie było. Morza nie widzieliśmy 2 lata. Mikołaj na pewno nie pamięta. Pogoda się poprawiła, wyszło słoneczko, ale trochę wiało. Uwaga, pierwsze wejście do morza. Woda zimna, ale za to fale takie duże. Mikołajowi od razu się spodobało. Na razie niepewnie kieruje się w stronę fal, ale powoli się przyzwyczaja. I już za chwilę szaleje tak, że aż ma całe mokre ubranie. Dajcie znać w komentarzu, co wolicie. Góry czy morze? A teraz kierujemy się na miasto, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. A kiedy przyjedziesz do babci? No, na samym wstępie napotkaliśmy Dmuchańce, czyli ulubione miejsce Mikołaja. No i tutaj aż się wystraszyłam, ponieważ Mikołaj stracił równowagę i spadł. O, tak. I teraz dobrze. Tak szaleje na tych Dmuchańcach, że całkiem zapomina, jak poprawnie na nich zjeżdżać. A teraz wizyta oczywiście na trampolinach. I hop, na pupę. Wow! I jeszcze skorzystał z darmowej podwózki. Koniec, Mikołaj! Koniec trasy! A teraz wyszliśmy sobie zwiedzić miasto. Kierowaliśmy się do głównego deptaku. Ciekawa jestem, ile uda nam się z tego zwiedzić przez te kilka dni. W trakcie Mikołaj miał rozmowę biznesową. Kurz. No, hej, hej, hej! Obok lodów nie da się przejść obojętnie. Tak jest nas, łakomczuki. Ja mam zabajone i meschętne. Malutki spacerek w stronę morza. Czeka nas bardzo intensywny tydzień. Zostańcie z nami, żeby zobaczyć, co się nam przydarzy.
Mikołaj, a może podwieziesz nas do pokoju? Bo już nogi mnie bolą. Wróciliśmy już po zwiedzaniu, jesteśmy zmęczeni, zaraz idziemy spać już. Okazało się, że nastąpiła pomyłka przy rejestracji. Zamiast na 3 doby zapisali nas na 2, ale udało się, że zostajemy na dłużej. Na całe szczęście. Idę spać.